Jeśli nie zaplanowaliście jeszcze weekendu, to ostatnia szansa, by skorzystać z dobrodziejstwa wiosny, ale takiej zimowej wiosny, o takiej właśnie jak tutaj, w nowej osadzie w Wiśle. Jeszcze można świetnie pojeździć na nartach, pod deskami co najmniej metr śniegu i jeszcze kto się nie wyszalał, ma taką szansę. A wszystko w szczegółach opowiemy w programie Narciarski Weekend. Marek Omelan, Jarosław Ferenc, witamy i zapraszamy. Za 10 dni rozpocznie się astronomiczna wiosna. I choć w tych dniach występują jeszcze zimowe akcenty w postaci opadów śniegu, to wielu narciarzy o tej porze roku uznaje, że sezon narciarski już się kończy. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, które pokazuje, że w połowie marca miłośnicy białego szaleństwa mają już dość nartowania. Doprawdy nie mogę tego pojąć, dlaczego tak się dzieje. W górach jeszcze sporo śniegu, jest gdzie pojeździć, czasami nawet do końca kwietnia, a tu jakieś takie zniechęcenie. No mi też to jest trudno zrozumieć z tego względu, że często warunki po połowie marca są nie gorsze niż w lutym czy początkiem marca. Nie ma kolejek, na pewno są niższe ceny, a mimo wszystko tych narciarzy nie widać. Widać, że przesiadają się już z nart na chyba coś innego, rowery albo na inny sprzęt. Piękne słońce, tańsze przejazdy wyciągami, a narciarze na to dzięki. Mamy już dość gór i nart. Tajemnicza sprawa. Tak czy inaczej, informujemy, że w Beskidach wciąż panują dobre warunki do jazdy na nartach i deskach snowboardowych. Jednocześnie cieszy nas, że mimo opisywanej wcześniej tendencji, nie wszyscy mają już dość zimy i nartowania. Jakie warunki są teraz, jak się jeździ na nartach? No całkiem dobrze, może być, jest okej. A skąd pani przyjechała? Ze Szczecina. Ze Szczecina? Ze Szczecina. A przecież po feriach już. No, ale ferie zawsze można sobie zrobić w trakcie nauki. Na Soszowie, na wysokości 886 metrów, też dobrze. Czynne wszystkie trasy zjazdowe, a jest ich, przypominamy, aż 5. Pod nartami od 80 do 150 cm ubitego śniegu i wszystko wskazuje na to, że na Soszowie pojeździmy jeszcze co najmniej miesiąc, o ile nie dłużej. Na razie jest bardzo dobrze. Dopadało trochę śniegu i jeszcze dopada, a nocami temperatura jest minusowa. Dotyczy to również ośrodka w wiślańskiej dzielnicy Nowa Osada. Na głównej trasie utrzymuje się 1,5-metrowa pokrywa śniegu, a dodatkowo mroźnymi nocami trwa sztuczne dośnieżanie. Najlepsze warunki zjazdowe panują do godzin południowych, a zwłaszcza rano, kiedy wyratrakowana nartostrada nie jest jeszcze rozjeżdżona przez narciarzy i snowboardzistów. Ja tu jestem przypadkowo w sanatorium i w miarę możliwości się urywam. I do południa, i po południu. Było parę dni takich nieciekawych, ale teraz nastały piękne dni. Oby tak dłużej było. Na Cienkowie niezmiennie wszystkie trasy są czynne, a jest ich w sumie 5. Najwięcej śniegu do 150 cm utrzymuje się na czerwonej jedynce i niebieskiej trójce. Na pozostałych trasach od 20 do 120 cm śniegu. Teraz zaglądamy do Ustronia na Czantorie. Na czerwonej trasie od 80 do 120 cm śniegu i warunki narciarskie dobre. Niebieska trasa nadal zamknięta. Czynne główna kolej linowa oraz wyciągi Faturka i Solisko. W Szczyrku pojeździmy na Białym Krzyżu na przełęczy Salmopolskiej. Śniegu wciąż ponad metr i tak szybko nie zniknie, bo stacja położona jest na wysokości niemal 1000 metrów i warunki klimatyczne sprzyjają dłuższemu niż gdzie indziej sezonowi. Wciąż czynny jest główny wyciąg orczykowy i talerzykowy Bartuś. Zjeżdżamy niżej na halę pośrednią należącą do kompleksu Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego. Jak widać, tu też warunki do jazdy na nartostradach bardzo dobre, a śniegu niezmiennie do 140 cm. Po sąsiedzku w Czernej Solisko śniegu nieco więcej, bo do 180 cm i na wszystkich trasach utrzymują się bardzo dobre warunki narciarskie. Wszystkie nartostrady i wyciągi czynne. W Międzybrodziu Żywieckim pojeździmy na Górze Żar. Na głównej trasie utrzymuje się pokrywa śniegu od 60 do 90 cm. Na szczyt góry narciarzy wozi kolej wagonowa. Z nartami można się wybrać nieco dalej do Zawoi. Na Mosornym Groniu nartostrada przykryta jest warstwą śniegu o grubości od 80 do 110 cm, co gwarantuje wciąż dobre warunki do zjeżdżania. Od 9 do 18 czynna kolej krzesełkowa. Polskie Koleje Linowe zapraszają również do Szczawnicy na Palenicę. Tam pod nartami jest jeszcze do 90 cm śniegu. Kursuje kolej linowa na Palenicę oraz wyciągi talerzykowe na Szafranówkę. Że pogoda się zmienia, to nic dziwnego, wszak w marcu jak w garncu.
Poprzedni weekend był bardzo piękny, słoneczny i do połowy tygodnia trzymało słońce. Teraz przyszła pora na bardziej zachmurzone niebo i opady śniegu. Tak, tak, zima jeszcze do nas wraca. A szczegóły prognozy pogody są następujące. Chmury wciąż szczelnie wypełniają niebo i okresami pada przelotny śnieg. Po południu może popadać nawet bardziej intensywnie. Synoptycy przewidują, że śnieg popada do godziny 14 w poniedziałek, a temperatura na jutro w wyższych rejonach gór ma być plus 3 stopnie, w dolinach termometry wskażą do plus 6 stopni. To był Narciarski Weekend. Marek Omelan i Jarosław Ferenc. Dziękujemy pięknie i zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia.